Co to robisz? Co to robisz? Dzień dobry, kochani, witam was bardzo gorąco w sobotnim vlogu. Słuchajcie, właśnie ściągnął mi się vlog, który nagrywałam między marcem a kwietniem, więc dzisiaj go dodam na jutro na rano. Także ten vlog nagrywam dzień przed tym, jak vlog, gdzie Adam spadł z drzewem razem i miał zabieg, wskoczył. Także jeżeli nie widzieliście tamtego vloga, to żebyście mieli pojęcie, kiedy to się wszystko nagrywa, słuchajcie. Teraz ten vlog jest najbardziej bieżący, ale to wszystko zależy, kiedy go dodam, prawda? Bo jeszcze mam vlog z Vegas, który muszę złożyć, ale Vegas, powiem wam, byliśmy w Las Vegas. Jeżeli oglądacie tego vloga, to już vloga z Las Vegas widzieliście, albo jeżeli nie widzieliście, to zapraszam na poprzedni vlog. Doświadczenie Las Vegas to po prostu nawet nie ma się czemu porównać, słuchajcie. Mój szwagier zabrał nas w ramach moich urodzin. Już długo nam mówił, żebyśmy jechali do Vegas. Zawsze to była taka gadka, jedziemy do Vegas, jedziemy do Vegas. I tym razem stwierdziliśmy, że jedziemy. I mój szwagier, powiem wam, zapewnił nam masę atrakcji. Po pierwsze byliśmy na urodzinowej kolacji. Dla mnie rewelacyjne jedzenie. Grupa ludzi bardzo fajna. Znałam tam w sumie tylko kilka osób, z którymi przyjechałam. Było nas sześcioro. Resztę ludzi poznaliśmy. Naprawdę, naprawdę super osobowości. Był mega, mega, mega zabawa. A potem jeszcze dwie koleżanki, które były w Vegas w tym samym czasie, do nas dołączyły. Byliśmy na partybusie. Byliśmy na... Następnego dnia byliśmy, żebym coś nie pominęła, bo tych wrażeń było niesamowicie dużo. Byliśmy w kasynie, graliśmy w ruletę. Następnego dnia byliśmy, my z kuzynką pochodziłyśmy po mieście, byliśmy potem na kolejnej kolacji. Byliśmy na kolacji u tego pana z Instagrama czy z TikToka z tą solą, który sypie. Powiem wam, że fajne doświadczenie. No, ceny na menu, powiem wam konkretnie, pan sobie liczy za solenie, ale doświadczenie było naprawdę bardzo fajne. Potem szwagier nas zabrał do klubu, gdzie ja w ogóle nie jestem klubowiczem, ale Natalia, twój weekend urodzinowy musisz zażyć, to pojechaliśmy, słuchajcie, w klubie było super. Conor McGregor był w klubie, co dla mnie to jest duża, wiecie, duża celebryta. Jak usłyszałam, że on tam jest, jeszcze jeden z naszych znajomych sobie z nim piątkę przybił, piątkę, pięć przybił. Mówi, nie, musimy go znaleźć, także szukaliśmy go po tym klubie. Kto tam, jeszcze jakieś inni celebryci byli, ale powiem, na mnie Conor największe wrażenie zrobił. Potem znów wróciliśmy do kasyna na chwilę, my poszliśmy spać około 4:30 i potem na basenie trochę czasu, taki już spokojniejszy dzień w niedzielę. Powiem wam, że doświadczenie Vegas rewelacja. Byliśmy w samym centrum i zażyliśmy tego centrum jak najbardziej się dało. Wszystko dzięki memu szwagrowi, także dziękuję ci, Mario, bardzo serdecznie. Jeżeli kiedykolwiek chcesz nas zabrać do Vegas, pamiętaj, nie musisz pytać dwa razy. No, ja się zabieram za dzień, słuchajcie, zapraszam was na vloga i jedziemy z tym śledziem. Dzień dobry, kochani. Słuchajcie, jaka sytuacja. Adam pojechał dzisiaj na trening trzydniowy do Ohio z kolegą, z Bartem, z pracy wysłali ich. I wiedziałam, że pojedzie tam, wiedziałam, że za jakiś czas, bo mówił mi to już na początku, przed, chyba gdzieś końcem marca, że będzie miał ten wyjazd za jakiś czas. A oczywiście, co ja się tam przejmowałam. Słuchajcie, wyjechał o 5 zaraz po pracy, my byliśmy z chłopcami, tylko powiedzieć mu baj. I ja już o 6:20 miałam ochotę mu pisać, żeby on wracał, że już mi się nudzi za nim, bo nie jestem nauczona w ogóle, że go nie ma w domu. Jak gdziekolwiek jeździmy, to jeździmy razem. Chyba w życiu, w naszym związku, czyli od 7 lat mieliśmy, on miał jeden wypad do Miami na same, w sumie tam 2 lata, jak byliśmy, że tak powiem, 2 lata w związku przy naszych zaręczynach, a pojechał na wyjazd z bratem do Miami. A ja byłam na samym początku, tak 2 miesiące po tym, jak zaczęliśmy się ze sobą spotykać, byłam w Teksasie z pracy i potem byłam miesiąc później w Puerto Rico z pracy. Także tyle wyjazdów samodzielnych bez siebie i nie jesteśmy w ogóle nauczeni. Także ja przynajmniej, a zresztą Adam też mi pisał, że już za mną tęskni, więc wierzę, że on też nie jest nauczony bez mnie. I słuchajcie, Johna dzisiaj będzie spoza mną, teraz już poszedł spać, Johna sobie bajkę ogląda. Ja sprzątam kuchnię, bo jutro dziewczyny, moje siostry przyjadą i moja kuzynka ostatni raz, bo we środę leci. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc stwierdziłam, że chcę, żeby jeszcze mnie odwiedziły.
I nałożyłam sobie samopalacz. Słuchajcie, tak śmierdzi ten samopalacz. Kupiłam go z Amazonu. Mam strasznie jasne światło w kuchni, więc nie widzicie na pewno, ale jestem dosyć brązowa. A w Vegas się opaliłam, także chciałam trochę sobie tą opalenizę utrzymać. Moje odbicie w telewizorze, nie ma jak tak. Więc zobaczymy. Za jakieś 40 minut mam to zmyć. Mam nadzieję, że będzie ok. No na razie nogi mam już takie ciapowate. Już widzę, że są, są takie... ten moment, gdzie ominęłam, a też nie zrobiłam sobie żadnego peelingu, zanim nałożyłam to, także chciałam tylko spróbować, czy po prostu kolor będzie ok. No to co, słuchajcie, odezwę się później, posprzątam sobie jeszcze trochę, zrobię sobie coś do picia i pooglądam sobie może YouTube. Teraz mam 3 dni takiego typowego babskiego siedzenia przed telewizorem w moich rytmach, bo nie musimy iść na kompromis z Adamem, mogę sobie oglądać co chcę, chociaż tak jak mówię, już mi się za nim nudzi, także mam nadzieję, że 3 dni szybko miną. Nieprzyjazny ludziom, tak tylko to powiem, więc już nie będę komentować. Ale zanim my się dzisiaj ogarnęłyśmy z rana, to powiem wam, że jeszcze i tak biegłyśmy na Tomusza. Przyjechałyśmy. Dzień dobry, kochani. Moja siostra ciotka kosi trawę. Mój samopalarz, jak widzicie, się tutaj troszkę łuszczy, ale stwierdziłam, że w tym tygodniu sobie nałożę jeszcze raz. Odezwę się później, bo... tata wraca jutro, już nie możemy się doczekać taty, aż wróci. No bo się cieszę. Ty się nie cieszysz? I love you too. Także czekamy ostatni dzień sami, siedzimy, bo jest pogoda piękna i cieszymy się pogodą i naszą sąsiadką, która kosi trawę. Mówiłeś, że pójdziesz do polskiej szkoły? Yeah, baby. Tak? Mama? Tak. But first you have to learn me how to... nauczyć się, teach you, nie? Ale ty umiesz trochę po polsku. Co umiesz po polsku powiedzieć? Dzień dobry, babcia i dziadek, mama, Teoś, żona, tata. I co jeszcze? Asia, Ani, Teoś, Juszakowe, Asia, Juszakowe. A co jeszcze umiesz powiedzieć oprócz dzień dobry? Umiesz powiedzieć, jak się masz? Pa, pa! A umiesz powiedzieć, jak się masz? Jestem Mori. Jesteś co? Jestem. Co to robisz? Co to robisz? Tak jest. Co to robisz, dziadek? Co to robisz, cheesy? Dzieci chcą puszczać wodę. Ostatnio puściłam wodę i normalnie zalało mi basement. Coś się stało z rurą przez zimę, że nam puściła i teraz nie wiem, jak będziemy ją naprawiać. A jeszcze potem, chyba 2 dni później... Już ci pomogę, poczekaj. 2 dni później, słuchajcie, ktoś mnie na parkingu w pracy w Chicago, tata się odezwał na kamerze, także ktoś mi na parkingu w Chicago stłukł auto i teraz spróbuję, żeby ubezpieczenie mi pokryło szkody, także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jakiś taki feralny czas ostatnio. Pięknie. Patrz, tutaj są. Weź sobie nowy. Masz. Masz nowy. Też chcesz ten? O! Ale co? Tam nie jest, to jest nie twój, tam nie możesz. Tam nie jest twój dom już. No to chodźmy. No to weź dmuchnij, nie możesz to brać do środka. Dobra, nie, no wydmuchaj to. Mama! Co? Help me! Już! A co my tam mamy, Johna? Taki. Kaczki? Widzieliśmy kaczkę, jak chodziła po u fryzjerki. Nie u fryzjerki, u sąsiadki po driveway. I przyszły sobie takie sobie. Tu są, patrz mi się. O, tam jest ptaszek. No, tak, ptaszek. Także Johna sobie ubrał plecak, gotowy do szkoły. Jutro do Daker chcę zabrać. Ale nie bierzemy plecaków do Daker. Patrz nam, jak się ubrałeś. A gdzie ty się tak fajnie ubrałeś? Gdzie ty się tak ubrałeś? Wiem, ale gdzie się ubrałeś? Gdzie ty idziesz? I'm gonna play the game with you. W tych spodniach? Tak. A to nie są za małe na ciebie? Nie. Nie, to nie są te osie spodnie, to są twoje, tak? Tak. Twoje stare. Zbieram się do spania.
ostatnia noc, jak Adama nie ma, ale sobie ponarzekałam, co nie, że go nie ma, ale dalej uważam, że to nie jest normalne. Nie jestem do tego przyzwyczajona i mi się po prostu tak nudziło. Myślałam sobie, że jak Adam pojedzie, to ja sobie będę brała długie kąpiele, będę sobie oglądała swoje shows. Powiem wam, wczoraj o 9.20 poszłam spać. Przedwczoraj trochę później, bo oglądałam jakieś show, ale oglądałam show w sypialni, jak już Johna zasnął. Ogólnie Johna spał u mnie w pokoju. Teo spał u siebie. Stwierdziłam, że chcę, żeby Johna spał u mnie w pokoju z tego względu, że jego pokój jakby jest najbardziej wysunięty, najbliżej wejścia, więc stwierdziłam, że no, czuję się lepiej, jak ja będę najbliżej wejścia z mojej strony łóżka, a on sobie spał koło mnie. I jemu też się podobało, wiecie, jak to dzieci. Ja jak byłam młodsza, to też zawsze robiłam, jak któryś z rodziców gdzieś jechał, to można było w sypialni spać. I co chciałam powiedzieć, idę się zaraz wykąpać, poleżę sobie w wannie, a potem tak samo jak wczoraj pójdę wcześniej spać, bo jutro pojadę do Chicago do ofisu. I zmywarka znowu mi buczy, Johna znowu przyszedł, co się dzieje? Okay, I'm doing that when I need that crayon. Widzicie, jaki kombinator. Właśnie mówię, że Johna kombinuje. Ja zaraz się zbieram do spania i jutro do Chicago. Nie chce mi się jak cholera, ale... Trzeba, to trzeba. No dobra, masz? Masz. Oink, 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 oink. Nawet nie widać oink. Tego, tu jest oink, oink. Dawaj. Takie Johna sobie przyniósł tutaj. Dobra, odzywam się do was później. Dzień dobry, kochani, w ostatnim dniu tego vloga, słuchajcie, jest niedziela, czekamy na moje siostry Justynę i Klaudię i czekamy na Michaela i Delana, mają przyjechać kuzyni, ubraliśmy czapę, bo słońce świeci i siedzimy z chłopakami na podwórku, ale jest bardzo, bardzo gorąco, także zaczyna się już taki upalny, wiosenny, wiosenno-letni czas, nie narzekam, ale jest cieplutko. Jak się masz? Dobrze. Dobrze, chcesz, żeby Michael i Delan przyjechali? Ja, bo they are coming. No tak. Wow. Słuchajcie, przyszliśmy za dom. Nie pokazywałam wam, jak nasz tutaj tył wygląda bez tych drzew. Adam w ogóle już wrócił kilka dni temu, także ja chciałam powiedzieć, że już jesteśmy w komplecie, ale zcięliśmy to drzewo, które tutaj stało. Jak widzicie, dużo tam drzewa jeszcze poukładaliśmy. Tam stały dwa drzewka, które zcięliśmy i tutaj przede wszystkim były te duże dwa drzewa. Tylko jedno zostało, a te dwa drzewa dobrze, że zcięliśmy, bo po prostu strasznie były stare i takie niebezpieczne. Jak widzieliście na tym nagraniu ostatnio, co Adam poleciał razem z drzewem. On poleciał z tym drzewem, ponieważ były dwa drzewa i chcieliśmy ściąć gałąź, która podtrzymywała to drzewo, na którym Adam się opierał, żebyśmy mogli to drzewo ściąć. I jak Adam ściął gałąź, okazało się, że to drzewo, które chcieliśmy ściąć, ono było tak przetlałe, czy zgniłe, czy jak tam to się nazywa, że ono po prostu zaczęło lecieć razem z Adamem, tylko było podparte gałęzią z tego drugiego drzewa i powiem wam, że bardzo to niebezpieczne, bo w sumie gdyby nie ta jedna gałąź, tak przecież to drzewo mogło na kogoś tutaj paść. Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo gorąco, jednak zakończymy tego vloga poniedziałkiem, nie niedzielą, z tego względu, że wczoraj zapomniałam kompletnie dograć końcówki. Jestem w domu, pracuję dzisiaj z domu, słuchajcie, przesadziłam wszystkie moje trzy kwiaty. Z tego względu, że mi podumierały. Mój snake plant dużo podumarł, jak widać, ale myślę, że z tego, że nas nie było długo, mało go podlewałam i on tutaj jest rzeczywiście nędzny i może być, że było mu aż za sucho. Ja wiem, że one nie są bardzo wymagające, ale chyba było mu aż za sucho, także przesadziłam go, fajnie go podlałam, nie przelałam, więc mam nadzieję, że zacznie rosnąć. Nie mam pojęcia, co zrobić z tymi liśćmi, które obcięłam tu po bokach, bo jak widać, one zasychają konkretnie, no ale zobaczymy z czasem, co będzie się z nimi działo. Kolejny mój kwiat, który przesadziłam, to jest mój ulubiony kwiat, ponieważ on rośnie jak szalony i nie trzeba bardzo dużo z nim robić. A on był w mniejszej doniczce, on był właściwie w tej doniczce, o. Także go przesadziłam do takiej większej, a tą większą, która była z niego, dałam do mojego snake plant. Mam nadzieję, że ten plant mi urośnie. I tutaj jest najgorszy i najtrudniejszy. On był w takiej doniczce o połowę mniejszej niż ta, był mega wysuszony. Jak widzicie, liście są tragiczne. Ale mama poradziła, że może jak go przesadzę, to on zacznie żyć. On był bardzo też wysuszony, także mam nadzieję, że teraz trochę będę kontrolować to wysuszenie i to, jak są podlane i mam nadzieję, że on odżyje, bo on, odkąd mama mi go dała, on urósł, jeśli chodzi o wysokość, natomiast no, jak widać się liście, to wszystko powinno być dużo bardziej żywe. Nie wiem, czy mam obciąć tamtego liście, czy zostawić go, poradźcie mi, co mam robić w takiej sytuacji.
No i co? I ja nie wiem w ogóle, co to są za kwiaty, także nie mam pojęcia, jakie są, wiecie, częstotliwości podlewania ani nic w ten sposób, więc robię tak jak na oko. No ten najlepiej mi sam rośnie, także z nim naprawdę nie ma dużo roboty. Ten liść, te liście, tutaj to wszystko wyrosło i on się robi na tyle duży, że już ciężko czasem na kanapie siedzieć, bo nam zyga. Hej, hej, kochani, słuchajcie, przychodzę do Was zakończyć tego vloga. Niestety ostatni czas był bardzo ciężki u nas i znów jakoś to nagrywanie szło i potem się nie dokończyło, więc chciałam tym klipem po prostu zakończyć, dać Wam taki szybki update, co się dzieje, żebyście mieli pojęcie i widzę się z Wami w następnym vlogu. W następnym vlogu prawdopodobnie znów będę sama. Adam wrócił z Ohio, ale niestety musiał wyjechać do Czech. Pierwszy raz od 10 lat poleciał w bardzo przykrych okolicznościach niestety, ponieważ tato Adama w piątek zmarł. Jutro mają pogrzeb i Adam musiał sobie wyrobić taki, wiecie, emergency paszport, ponieważ jego dokumenty paszportowe nie były jeszcze gotowe i poleciał w jedną stronę. Dzisiaj w Czechach wypełniał aplikację o taki paszport już stały, żeby mógł wrócić. No i plan jest, że wróci w poniedziałek. Niestety, no bardzo przykre okoliczności. Ja się cieszę i Adam chyba też się cieszy, że miał okazję przynajmniej polecieć i zobaczyć babcię, ciocię, siostrę, osoby, których 10 lat nie widział. Natomiast nie takie okoliczności, że tak powiem, mieliśmy w głowie, kiedy myśleliśmy o tym, że trzeba będzie myśleć o wizycie w Europie. Widzicie, życie się toczy, jest jak jest, dajemy radę. Ja Wam dziękuję serdecznie za wszystkie życzenia urodzinowe. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przepraszam, że jeszcze na komentarze nie odpowiedziałam. Postaram się odpowiedzieć, czy to jak ten vlog wskoczy, czy wcześniej, jak mi się uda. Dzisiaj moja siostra tutaj u mnie była. Dzisiejszego wieczoru chyba będę zupełnie sama z dziećmi, także zobaczymy. Ale jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za obecność. Widzimy się w następnym vlogu. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia.